on ma tutaj 100 tysięcy woja. Tutaj widzę, że ma 300 tysięcy woja. Czyli 4... To jest coś, z czym realnie nie wygramy. Nie ma na to szans najmniejszych. Myślę, że on to wie, ile tak będzie chciał zabrać Leon dla siebie. Ale poza tym ta woja już jest długa, no. Jest mi się to czy taki długi wojny. Kiedyś to były szybkie wojny koalicyjne, co nie? No. My pokazaliśmy Repus klasę. Się poddawał od razu i było po sprawie. Dokładnie. U nas to było pyk, 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 wpierdol szybki i do domu. No. Ale Konstantynopol spaliłem, to się liczy. Jezus Maria. Ale najgorsze jest to, że oni dostają więcej armii tradycyjnych z bitew niż my. Nie mają defensywnych. A nie, czy to od strat może nie zależy. Bo straty mieli większe o 100 tysięcy. Oni w każdej bitwie mieli praktycznie większe straty. A dziwne, bo w sumie ty zero teraz dostałeś. No i stack wipe. Koalicja się na niego zrobiła, na Zlewika. Tak, to koalicja już jest cały czas. Cały czas jest ta koalicja. Ja pojedę na razie tam do nich. Myślałem, że tak tutaj porobią, kurde, co on tak tutaj... A, bo on ma 15 dyplomatyczną, nie, 13 ma, to czemu on to wygrał? Nie miał prawa wygrać. O, mordę. Za co oni teraz Warscora mają w sumie? Z 17 bitew mamy 25 z tego. No dobra, niech to wezmą, to wycofamy floty. Dupa. Czekaj, tak liczę. 60, 30. No on w cholerę. O to co, kolejna bitwa. Mam gdzieś jakiś żołnierzy. No. Czekaj, czy mogę gdzieś jakiś zrekrutować? Ile to kosztuje? 600, 1500. Jeszcze malutkie mogę te staki rekrutować. Ale mi zrobili. No dobra, zrobię tej bitwy też jest. Nie mają żadnych merców. Ma kilka pożyczek, ale zero merców. To on ma całą tą armię z manpowera? No to jest niemożliwe. A jednak. No to jeżeli ma z manpowera, to muszę sobie wysłać unconditionala. Tak samo Rosja. Nie mają żadnego merca. Chyba, że Rosję zacznę niszczyć tam, kurde, jakimiś desantami czy coś, nie wiem. Mało prawdopodobne. To co, wbić się w was tak na pocieszenie? Nie. Tak tylko pod Avignon dojdę z armią i się zatrzymam, popatrzę. Chcesz mieć chociaż jedną wojnę, którą wygrasz? Dokładnie. Przepraszam bardzo. Ja każdą moją unię utrzymałem. I ja nie walczyłem z nimi w żadnej wojnie. Ej, wbijacie w 50 enemikami? Jeszcze raz?
wbijać się w tą Rosję 50? Najemnikami? Nie. Pierwszą wojnę. Tutaj już jest tak trochę bez sensu. Tutaj przynajmniej większy strat. No dobra, nie dodajemy większych strat. Pierwszą wojnę wypowiedział wam Repus. Potem oni zaatakowali mnie, ja nie chciałem z nimi walczyć i mi ukradli tylko tego. I rzeczywiście tam już nie mogłem sam, bo byłem sam. Repus był w Maroko wtedy wszystkim. A trzecia Jezus wojna, to Maria, ile tych dziewiątek mają? No przecież to jest jakieś chamstwo. To ten generał trzykostkowy. No to też swoje robi, no. A, i o flocie zapomniałem. Całą flotę mi zatopili. No nic, trudno. Znaczy to w sumie jest bardzo źle, w sumie musimy no. Zresztą desantować. Zrobić nową flotę, albo przynajmniej parę okrętów ciężkich. Nie zdążysz. Plus masz buntownik. Katolicy Cezara ci! A tu i tak jest po ptakach. Dobra, ja po tej bitwie to bym się już poddał, bo to jest bez sensu. No, muszą brać tą Irlandię. Unconditionala wyślę, bo to jest bez sensu, nie wygramy tego na... O! 2000 golda dodatkowego. No bo to... Ja, serio, to jest za dużo tego wojska, no kuźwa! Co?! Ja się tak na koniec nam walnę, ale nie! O Boże. Szkoda, do początkowej bitwy nawet wygrywaliśmy. No ale to było pewne, że nam Empower nas przeciągnął. Patrz, teraz nawet mieliśmy większe straty. Ale oni znowu dostali więcej Army Tradition. Kuźwa! Czemu? Dobra, daj unconditionala, bo to jest bez sensu. Gdzie to się wysyła? Czyli co, poddajemy, tak? No tak, to nie ma sensu tego robić. Ja wysyłam unconditionala, ty nie rób nic, ja wysyłam unconditionala. Aha, okej, dobra. Boże, nic nie zarabiam. 2 golda tylko. To coś zarabiasz? No, zarabiałem jeszcze przed chwilą, a teraz już nie. Bankrut. Koniec tego. Bankrut na koniec. Poszedł. Ale jedną wojnę wygraliśmy, Repusa. Ej, no przynajmniej walczyliśmy dzielnie. Dobra, chodź na dół. Send me this province. Goddamn province. You should release Toulouse. No. Hey, what do you want? Valencia? And what else do you want? Toledo? Just Xativa. No, just those two provinces are okay for me. Alright, we're good. 94 war score. Oh, guys, I didn't use a single Merc stack. I have every one of them. Oof. I still have 16 army professionalism and 317k troops. And probably your marks were running out of manpower slowly. Okay, Niedźwiedź, your time to attack! Just. No, I will not do it. Don't let your dreams be dreams. No. It would be a dick move. Just like you attacked me, right? That was just for fun. Of course. And also, Papa said just... Never mind. Broke never alliance mind. With me? Yeah. What? He didn't want to give me back my province in Tyrol. That's for Morocco. It means war. You stupid. I was winning with Slavic on Morocco. You haven't winning. You left me alone with them in Hungary. Classic Catholics fighting among themselves, huh? Yeah.
is historically accurate. Yeah, exactly. So this is like this is the end. Well, let's play on team 1590. Or do you want to finish already? I have a lot of to develop. I have time to play. I'm good either way. I can play if you guys want. I have some time. I have nothing to do because France is in ruin. Nothing to do. France is in ruin, so attacking them would be just easy. Too easy. Not for us. Attacking Byzantium, on the other hand, is suicide, so. Well, I have all of my troops in Iberia, that's a perfect moment. That only means. If you insist. But I can always recruit 200k in homeland. No, go to India or something. Take a rest. Also, let's talk about Austrian Jedison. Why? just why? You make the border gore. Yeah, that's on you. It's Austria from C to C.